Sebastian Wojtysiak, fizyka dla klasy siódmej, moduł 11, energia mechaniczna. W poprzednim module dowiedzieliście się już czegoś na temat energii. Dowiedzieliście się, że energia może rosnąć lub maleć w wyniku wykonania pracy, że ten, kto wykonuje pracę, tego energia maleje, ale gdzieś indziej ta energia rośnie. I rzeczywiście w momencie, w którym jesteśmy takim sformułowaniu teorii mechanicznej, w której przyjmujemy siłę jako takie pojęcie pierwotne, którego nie definiujemy, to rzeczywiście energię można zdefiniować jako pewną wielkość fizyczną, która jest gromadzona i która ma sens maksymalnej możliwej pracy do wykonania. Czyli jeżeli ja mam energię 100 kJ, to znaczy, że mogę wykonać pracę maksymalnie 100 J. Czyli jeżeli będę pchał siłą 100 N, to mogę przepchnąć na odległość 1000 metrów, czyli na odległość kilometra. Taki jest sens właśnie energii i to jest coś głębszego, dlatego że dla fizyka energia jest wtedy i tylko wtedy, kiedy coś można utożsamić z pracą, czyli kiedy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie proces, w którym to coś zamienia się na inną formę energii poprzez wykonanie pracy lub odwrotnie. Wyobraź sobie, że tego czegoś przybywa na skutek wykonania pracy, czyli kosztem jakiejś innej energii. I to jest dość istotne, bo teraz chodzi o nasze takie codzienne intuicje. Kiedy ktoś mówi, najadłem się, mam dużo energii, to ma sens. To ma pewien sens, bo mniejsza o to, co czuję, ale rzeczywiście to, że się najadł, daje mu szansę, dlatego że my właśnie stąd czerpiemy energię, że zachodzi proces oddychania komórkowego, czyli spalanie cukrów i różnych innych ewentualnie substancji, nie wiem, nie jestem pewny, nie jestem biologiem, w komórkach. Także kosztem energii chemicznej dostajemy też tak naprawdę energię chemiczną, tylko zgromadzoną w inny sposób. Ona tam gdzieś jest transportowana przez ATP, ADP, jakieś tam takie rzeczy. Znowu nie chcę się kompromitować biologicznie, ale ogólne mechanizmy rozumiem chyba. No i dzięki temu mamy energię, żeby wykonać jakąś pracę. Natomiast jeżeli ktoś mówi, ale się wyspałem, jestem pełen energii, no to jeżeli wydaje mu się, że to, co mówi, ma sens fizyczny, to proponuję, żeby przez tydzień nie jadła, tylko spał. Zobaczymy, ile będzie miał energii. Jak nie będzie jadła, będzie tylko spał. Także sami rozumiecie. To, co często postrzegamy jako energia, to jest coś innego. To jest pewna równowaga substancji chemicznych w naszym organizmie, jakichś tam neuroprzekaźników, hormonów, cudawianki, ale o szczegóły pytajcie biologa, bo jak mówię, nie chcę się ośmieszać. Mam bardzo niewielką wiedzę w tym zakresie. Ja się znam z grubsza na fizyce i z grubsza na chemii, jeśli chodzi o przedmioty przyrodnicze. Nie próbuję wyskakiwać gdzieś dalej. No bo po co? Są bardziej kompetentni. Posłuchajcie ich. Może też nagrywają swoje kanały na YouTubie. Dobra. Filozofia. Rozgadałem się. No ale chciałem od czegoś zacząć. Nie tak z grubej rury od wzorów, a tak naprawdę no, chodzi o wzory. Ja wam nie pokażę wyprowadzeń tych wzorów. Ale tak naprawdę wszystkie są gdzieś tam w waszym zasięgu, tylko powiedzmy, że wyprowadzenie na energię potencjalną jest łatwe i właściwie wystarczy spojrzeć na jedno z zadań z poprzedniego modułu i tam praktycznie to wyprowadzenie jest, na potencjalną grawitacji. Na kinetyczną jest trudne, ale jest osiągalne dla ucznia szkoły podstawowej czy gimnazjum, może nie dla każdego, ale no miałem takich, którzy byli w stanie je ogarnąć. I jeżeli chodzi o energię potencjalną sprężystości, no to jest ona podobnie trudna i jeszcze trzeba znać wzór na siłę sprężystości, którego ja na przykład nigdzie nie pokazywałem, ale może znajdziecie gdzie nie gdzie. Tymczasem ja na gotowca, tak? I myślę, że to jest i tak najlepsze rozwiązanie, te wzory po prostu znać. Energia kinetyczna, czyli energia ruchu, wzór na nią to jedna druga, razy masa, razy prędkość do kwadratu. Ja już tego mnożenia nie piszę, myślę, że już wszyscy wiecie na tym etapie, że jeżeli między jakimiś literkami, cyferkami nie mamy żadnego znaczka, to znaczy tam jest mnożenie. Dlaczego jedna druga? No to wynika z wyprowadzenia i jest to pewna subtelność. Powiedzmy, że jak chcecie jakąś podpowiedź, to subtelność jest taka, że prędkość średnia to jest połowa prędkości maksymalnej i to jest pewien trop, ale nie będę się nad tym tutaj rozpisywał. Może w jakimś zadaniu specjalnym to pokażę, ale tak bez przekonania to mówię. Masa i prędkość do kwadratu.
Ważne, że do kwadratu. Jeszcze do tego wrócimy. Energia potencjalna grawitacji, która będzie często nazywana po prostu energią potencjalną, bo tak się przyjęło, że to jest ta domyślna energia potencjalna, ta, z którą częściej mamy do czynienia. Energia potencjalna grawitacji to będzie masa razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość. Wysokość nad czym? Nad wybranym obiektem, dlatego że nas interesują tylko różnice energii. Bezwzględny wzór na energię potencjalną grawitacji istnieje, ale jest zupełnie inny, ma inną postać i postać niewygodną w naszym codziennym doświadczeniu, ponieważ no, bardziej dokładną, ale taką, w której nie zaniedbujemy tego, że siła grawitacji zmienia się z wysokością, a my spokojnie możemy przyjmować, że ona się nie zmienia i wtedy dostajemy uproszczony wzór. No i jeszcze energia potencjalna sprężystości. Z nią się spotykamy w zadaniach najrzadziej. I tutaj bardzo podobny wzór do energii kinetycznej. Tylko K to będzie współczynnik sprężystości, a X to jest wychylenie. To jest wychylenie, czyli to jest to, o ile dla jakiejś sprężyny czy innego układu sprężystego aktualne położenie, aktualny stan różni się od stanu równowagi. Czyli jeżeli rozciągniemy sprężynę o 5 cm względem jej normalnej długości, to będzie plus 5 cm, jeżeli skrócimy o 5, to minus 5 cm. Tylko pamiętajcie, że do zadań trzeba będzie centymetry przeliczać na metry, bo jesteśmy w SI, to wszystko w dżulach, inaczej będzie ciężko. No i cóż, jak już znamy te wzory, jak już powiedziałem, co jest co, no to można by dla tych dwóch pierwszych wzorów sprawdzić, czy one mają sens, to znaczy, czy jednostka się zgadza, czy tam rzeczywiście wychodzi jednostka energii, jaką jest joule. Joule, który znacie jako jednostkę pracy, ale jednostka pracy jest też jednostką energii, bo energia jest z pracą tożsama. Tak jak już powiedzieliśmy teraz na początku, tak jak było w poprzednim module. No to sprawdźmy. Co my tutaj mamy? Mamy masę, to jest kilogram. Mamy prędkość, którą w SI wyrażamy w metrach na sekundę. Ale jak jest do kwadratu, no to tak jak iloczyn czy iloraz podnosimy do kwadratu na matematyce. Wszystko podnosimy do kwadratu, czyli jest metr do kwadratu przez sekundę do kwadratu. I czy to jest to? Ano przypomnijmy sobie na boku. Joule to był newton razy metr, no bo to była jednostka pracy, a praca to siła razy droga. No ale newton to jednostka siły, a siła to jest masa razy przyspieszenie zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona. Czyli kilogram razy metr na sekundę kwadratową, bo to jest jednostka przyspieszenia, razy metr. O, no i co? Zgadza się? Zgadza się, no bo ten metr się do licznika doliczał, bo to jest metr przez jeden, tak? To jest tak jakby goła liczba. Więc wszystko się zgadza. Mamy sobie, że tu jest joule. Ok. Sprawdźmy, czy zgadza się to, jeśli mówimy o energii potencjalnej grawitacji. Tu mamy kilogram. Jeśli chodzi o G, no to jednostką może być metr na sekundę kwadratową, może być newton na kilogram. Spotykaliście się z taką i z taką. Newton na kilogram będzie wygodniejszy. Szybciej zobaczymy, o co chodzi. Więc zrobię tak. Newton na kilogram. Tak i tak byśmy doszli, rzecz jasna. No i jednostka wysokości to będzie metr. Kilogramy się skracają. Mamy newton razy metr, a to jest joule. Cieszymy się. Co do energii potencjalnej sprężystości zrobimy coś innego. Ponieważ nie znamy jednostki współczynnika sprężystości, to my ją sobie właśnie wyprowadzimy w ten sposób. Zobaczymy, jaka jest ta jednostka współczynnika sprężystości. Ona nie ma swojego imienia. No dobra, no to teraz trzeba napisać równanie na jednostkach. Jednostka energii to joule. A tutaj tak, jedna, druga nie ma jednostki, rzecz jasna, to jest liczba. K ma jakąś. Napiszemy K w nawiasie kwadratowym. To jest to, czego szukamy, tak? To jest to nasze K w nawiasie kwadratowym. No a X to jest wychylenie i wychylenie, jak chcemy w SI, będzie w metrach, ale jest kwadrat, czyli do kwadratu. Czyli razy metr kwadratowy. No to jak mamy taką sytuację, no to po prostu dzielimy obie strony przez metr kwadratowy i dostaniemy, że jednostką współczynnika sprężystości będzie po zamianie stron joule na metr kwadratowy. I to jest prawda, ale nie używa się tej jednostki w takim zapisie. Przynajmniej ja nigdy nie spotkałem jej w takim zapisie. Używa się jej inaczej. Ponieważ wiemy, że joule
To jest Newton razy metr przez metr kwadratowy. I teraz tu się kwadrat skraca i zostaje nam Newton na metr. I to jest rzeczywiście typowa jednostka współczynnika sprężystości. Nie to, żeby się w ogóle często używało współczynnika sprężystości, ale to jest rzeczywiście ta typowa jednostka. Takie są wzory i one są potrzebne do zadań, do różnego rodzaju rozważań z tymi wzorami związanych. Natomiast najważniejsze jest jednak to, żeby zapamiętać, z czym te energie są związane, kiedy są większe, kiedy są mniejsze. Tak naprawdę ja zawsze mówię moim uczniom w takim module. Jak się nie nauczycie tych wzorów na pamięć, to nie ma tragedii. To gdzieś tam wam jeszcze utkwi, jak będziecie w szkole średniej, to będziecie robić tyle przykładów, że prawdopodobnie je zapamiętacie. Ale nie to jest najważniejsze. Moim zdaniem w tym module najważniejsze jest, żeby rozumieć przemianę energii. Czyli żeby rozumieć, kiedy jakaś energia wzrasta, a kiedy jakaś energia maleje. Wtedy czujecie fizykę problemu. Dlatego ja o tym module zawsze mówię, że on siedzi w dziale mechanika, ale to jest też pewien moduł, który wychodzi poza to i zobaczycie to w kolejnych odsłonach. Tymczasem, jeszcze raz, energia kinetyczna, tak? Masa ciała rzadko się zmienia, więc to głównie chodzi o prędkość. Czyli w typowej sytuacji energia kinetyczna rośnie, kiedy ciało przyspiesza, kiedy nabiera większej prędkości. Maleje, kiedy zwalnia. Czyli jeśli się rozpędzamy, to zyskujemy energię kinetyczną. Jeśli hamujemy, to tracimy energię kinetyczną. Energia potencjalna grawitacji. Ponownie, rzadko jest tak, że masa się zmienia. Przyspieszenie ziemskie, no to w ogóle w tym przybliżeniu zakładam, że jest stałe. Czyli w tym przybliżeniu równa się w szkole podstawowej, tak? Powiedzmy sobie szczerze. I tylko wysokość zostaje. Co to znaczy, że jak coś jest wyżej, to ma wyższą energię potencjalną grawitacji. Jeśli jest niżej, to ma niższą energię potencjalną grawitacji. Czyli jeśli się wznosimy, to nasza energia potencjalna grawitacji rośnie. Jeśli opadamy, to nasza energia potencjalna grawitacji maleje. I to gdzieś tam na głębokim poziomie wynika po prostu z tego, że siła grawitacji jest tu wyższa, tutaj niższa. To o to oddziaływanie z Ziemią chodzi. No i wreszcie energia potencjalna sprężystości. Tu jest troszkę trudniej, bo jest wychylenie do kwadratu, co oznacza, że będzie z plusem, niezależnie od tego, czy będzie na plusie, czy na minusie. A to znaczy, że energia potencjalna sprężystości jest najmniejsza, kiedy sprężyna jest ani ściśnięta, ani rozciągnięta. Czyli jeżeli sprężyna, powiedzmy już o sprężynie tak będzie najprościej, bo to nie tylko dotyczy sprężyn, ale powiedzmy, że każdy układ drgający można sprowadzić do sprężyny tak myślowo. Jak będziecie się uczyć w 8 klasie o drganiach, to też pokażemy to na sprężynie. Czyli możemy powiedzieć o tym tak, o energii potencjalnej sprężystości, że kiedy rozciągamy lub ściskamy sprężynę od położenia równowagi, czyli kiedy robimy ją dłuższą niż jej ulubione położenie albo krótszą niż jej ulubione położenie, to wtedy energia potencjalna sprężystości rośnie. Natomiast kiedy ta sprężyna samoczynnie skraca się do swojego ulubionego położenia od zbyt dużego wydłużenia lub rozciąga się do swojego ulubionego położenia od zbytniego ściśnięcia, to wtedy energia potencjalna sprężystości maleje. Możemy powiedzieć o tym tak, że energia potencjalna sprężystości to jest energia zgromadzona w sprężynie. I jeśli sprężyna do Was nie przemawia, to wyobraźcie sobie strzelanie z gumki recepturki. Na czym polega strzelanie z gumki recepturki? Że gromadzimy energię w postaci rozciągania gumki i pęk! Wypuszczamy ją i wtedy dostajemy właśnie ten efekt, o który chodzi. Jak patrzę, czy mam gdzieś na wierzchu jakąś gumkę recepturkę, żeby strzelić w kamerę, ale chyba nie, a nie mam, mam jakąś, dobra. Zobaczymy, czy mi się uda, pewnie mi się nie uda, ale przynajmniej spróbujemy. Tak, mamy gumkę recepturkę, ona ma w tej chwili minimalną energię potencjalną sprężystości. Ja ją teraz rozciągam i bang, gdzieś tam poleciała. No w kamerę nie trafiłem, trafiłem w szybkę obok. Znowu tak dużo się nie pomyliłem, jak na moje zdolności. O, to tyle z grubsza o tych energiach, ale to nie jest koniec modułu. Zostańcie ze mną. Sebastian Wojtysiak, fizyka dla klasy siódmej, moduł 11, energia mechaniczna. Mamy już 3 wzory. Nie przerażajcie się, jeszcze jeden, ale to już ostatni i bardzo prosty. Jak go wyrażę słownie? Energia mechaniczna to suma energii kinetycznej i energii potencjalnej. Zapytacie mnie, ale której potencjalnej? Obu tak naprawdę. Można powiedzieć, że energia potencjalna to będzie suma tych dwóch. Natomiast bardzo rzadko spotyka się zadania, ja takich nie podaję swoim uczniom, gdzie występują jednocześnie potencjalne grawitacje i potencjalna sprężystość. No to już jest takie kombinowanie, żeby było trudniej matematycznie, tak?
I są takie sytuacje w życiu, na przykład jak zawiesimy ciężarek na sprężynie i on sobie drga, rzeczywiście tak. No ale rozważania dokładnie tego, co się z tym ciężarkiem dzieje, no to są moim zdaniem rozważania już na poziomie szkoły średniej. Tymczasem energia mechaniczna to jest suma tych wszystkich. Hop, tak? Jakbyśmy byli w Excelu, to bym zaznaczył wszystko, symbol sumy, czyli taką sigmę wielką. I by poszło, tak? No ale na tablicy symbolicznie trzeba to napisać inaczej, więc napiszemy sobie tak, że energia mechaniczna to jest energia kinetyczna plus energia potencjalna. O, tak napisz. A jak ktoś chce, żeby mu się z tym wszystkim zgadzało, to dobra, to zrobię taką wersję. Potencjalna grawitacji plus potencjalna sprężystość. Ale jak mówię, w moich zadaniach nie spotkacie sytuacji, żeby obie te były niezerowe. No i właśnie. Po co to? Po co kolejne pojęcie? Ano po to, żeby uprościć sobie pewnego rodzaju zagadnienia. Albowiem ludzie zauważyli, że w pewnych okolicznościach energia mechaniczna nie ulega zmianie. Że w pewnych okolicznościach kinetyczna rośnie o tyle, o ile potencjalna zmaleje. Albo odwrotnie. Potencjalna rośnie, kinetyczna maleje, ale suma się nie zmienia. I w związku z tym wprowadzono coś takiego, co nazwano zasadą zachowania energii mechanicznej. ZEM. Ja czasami posługuję się takim skrótem właśnie. Zasada zachowania energii mechanicznej. Ta zasada mówi, że pod pewnymi warunkami całkowita energia mechaniczna układu, czy tam ciała, pozostaje stała. Jakie to są warunki? To są takie warunki, że nie dzieją się rzeczy dziwne, które wiążą się z rozproszeniem energii, tak to nazwijmy, z jakąś stratą energii. A takie rzeczy dziwne, czyli napiszmy tak, nie ma. Tak? Czego nie ma, żeby mówić o zasadzie zachowania energii mechanicznej? Nie ma zderzeń, bo wtedy się energia zmienia w sposób niekontrolowany. Nie ma rozpadów, które są odwrotnością zderzeń. Coś nam się rozpada na kawałki. I nie ma oporów ruchu. Nie ma zderzeń, rozpadów, ani oporów ruchu. W zadaniach, które ja będę proponował, będą te warunki spełnione. Nawet niekoniecznie będzie to powiedziane gdzieś w treści, ale spokojnie mogę wam powiedzieć, że do matury włącznie, jeżeli nie powiedzą wam nic na temat tych rzeczy, to zakładajcie, że ich nie ma. Czyli innymi słowy, jeżeli jest zadanie, w którym nie ma powiedziane, że któraś z tych rzeczy występuje, albo że z jakichś innych przyczyn zasada zachowania energii mechanicznej nie może być spełniona, to spokojnie można zakładać, że ta zasada jest spełniona i wykorzystywać ją do zadań, do pisania odpowiednich równań, które pozwalają się rozwiązać. Niemniej jednak to będą, przynajmniej na tym poziomie, jeżeli mówimy o szkole podstawowej, to będą trudne zadania. Zawsze mówię, takie zadania, gdzie trzeba użyć jakieś równanie, są trudniejsze niż takie, gdzie trzeba postawić do wzoru, ale są ambitniejsze i uczą nas czegoś o prawdziwej fizyce, bo zmuszają nas do tego, żeby skorzystać z jakiejś wiedzy i praktycznie zawsze wiążą się z jakimiś prawami fizyki. No i jeśli skoro właśnie mowa o prawach fizyki, to doszliśmy do moim zdaniem najważniejszego ze wszystkich praw fizyki. Tuż. Mianowicie, jeśli wezmę sobie to w nawias, tego nie ma, i napiszę tylko ZZE, co się będzie oczywiście odcyfrowywało jako zasada zachowania energii, to wtedy nie ma żadnych warunków i jest to moim zdaniem najważniejsze prawo fizyki. Jest to prawo fizyki, które, jak pokazała Emmy Noether, genialna matematyczka żyjąca na początku XX wieku, nie pamiętam, czy na przełomie, czy nie, ale w każdym razie to były prace gdzieś z lat XX wieku, pokazała, że zdanie pod tytułem energia nigdy się nie zmienia. Energia jest wartością stałą dla wszechświata. Energia w danym układzie tyle, ile ucieka z układu do otoczenia,
tyle zyskuje otoczenie, zyskuje tyle, ile układ traci, energia nigdy nie znika, nie pojawia się. Takie zdanie, takie czy inne właśnie, wyrażające zasadę zachowania energii, jest równoważne ze stwierdzeniem, uwaga, uwaga, to będzie mocne, prawa fizyki nie zmieniają się w czasie. Mocne, prawda? To jest jedna z najmocniejszych rzeczy, jakie poznałem na studiach na Wydziale Fizyki UW. Właśnie tak. Więc, proszę Państwa, jeżeli ktoś chce, żeby zasada zachowania energii nie była spełniona, czyli na przykład tworzy perpetuum mobile, czyli jakieś urządzenie, które zużywa mniej energii niż produkuje, tak to nazwijmy, produkuje, ja nie lubię określenia, produkuje energię, energia się przetwarza, no ale właśnie tutaj by chodziło o coś takiego, że rzeczywiście produkuje. No gdyby coś takiego istniało, no to nie zawaliłaby się nam cała fizyka, ale oznaczałoby to, że fizyka się ciągle zmienia, że prawa fizyki się zmieniają, że nie ma jakichś takich zdań, które można by powiedzieć raz na zawsze, że obowiązują wszędzie i zawsze. Czy wszędzie to jeszcze są inne zasady zachowania, które mówią o położeniu. To są zasady zachowania pędu i momentu pędu, też bardzo, bardzo ważne. Ale to nie teraz, nie tutaj o tym. Natomiast zasada zachowania energii, zapamiętajcie sobie przynajmniej tyle, że jest fundamentalna dla fizyki. Fizyka cała po prostu przestałaby być tak jasną dziedziną, taką, w której mamy nad czymś kontrolę. No, może okej, okay, jakbyśmy mieli jakieś równania ewolucji tak zwane, to byłaby jakaś tam kontrola. Dobra, nie wchodzę w szczegóły. W każdym razie mam takie poczucie i na pewno nie jestem jedyny, że zasada zachowania energii to jest najważniejsze prawo fizyki i gdyby okazało się kiedyś w jakimś doświadczeniu, że ona nie jest spełniona, to przypuszczam, że cały świat by się zatrzymał i wszyscy fizycy z przyspieszonym tętnem, jak tylko by mogli, staraliby się coś z tym zrobić, żeby uratować to, czyli żeby jakoś znaleźć błąd w tym eksperymencie, a jak nie, no to okazałoby się, że okej, musimy przedefiniować całą fizykę. Trochę podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu, to był 2006, 2007, nie pamiętam, ale był taki moment, że był eksperyment, w którym okazało się, że neutrina mają prędkość większą od światła. Tak wyszło z eksperymentu, że poza, że nawet w granicach błędu wychodzi wartość wyraźnie większa od prędkości światła. No i fizycy zaczęli się starać. Zresztą ci, którzy w ogóle to zrobili, od razu napisali: pomóżcie nam znaleźć błąd. Pomóżcie nam znaleźć błąd, no bo takich rzeczy nie wolno głosić, dopóki się nie upewnimy, dlatego że wtedy nie cała fizyka stanęłaby na głowie, ale szczególna teoria względności Einsteina, bo okazała się nieprawdziwa i no wiele rzeczy byłoby trudno wytłumaczyć. No i okazało się później, że rzeczywiście jakiś tam techniczny element był nieuwzględniony, już nie pamiętam dokładnie, możecie sobie poszukać na ten temat, tylko tej daty się nie trzymajcie, bo ja mam złą pamięć do liczby, więc to mogło być jakoś później. Na pewno to już był XXI wiek. No dobrze, także zasada zachowania energii jest tak ważna i ona nam będzie potrzebna jeszcze w dalszych rozważaniach. Tylko do zadań zasada zachowania energii mechanicznej, albowiem my jeszcze nie znamy wzorów na żadne inne energie. Te będziecie poznawać stopniowo w toku nauki fizyki, częściowo w 8 klasie, a częściowo już później w szkole średniej, być może na jakichś studiach. Natomiast do rozważań takich ogólnych będziemy stosować zasadę zachowania energii, w tym jej ogólnym sensie. Ale na początek takie proste przykłady. Tak, trzy przykłady. Po pierwsze, ciało spada. Bach. Jaka energia zamienia się w jaką? 3 sekundy dla Was. Jeżeli spada, to maleje wysokość, czyli ubywa energii potencjalnej grawitacji, ale rośnie prędkość, czyli ubywa energii kinetycznej. A zatem mówimy, że wtedy energia potencjalna grawitacji zamienia się na energię kinetyczną. No dobra. No to kolejny przykład. Sprężyna się rozciąga. W domyśle od położenia równowagi jakoś tam bardziej. I co wtedy? Tylko sama się rozciąga. Nie kto się rozciąga, tylko sama się rozciąga. Co oznacza, że sprężyna się wydłuża, no to rośnie jej energia potencjalna sprężystości. Kosztem czego? No, ano żeby sprężyna sama z siebie to robiła, to ktoś musiał ją wprawić w ruch, nadać jej prędkość. I jak taka sprężyna się rozciąga, to ona też zwalnia. Czyli kosztem energii kinetycznej. Energia kinetyczna maleje. A zatem to energia kinetyczna zamienia się na energię potencjalną sprężystości. W momencie, w którym sprężyna się rozciąga, już na pewno, jeżeli to jest za położeniem równowagi. No bo może być też moment rozciągania od ściśnięcia maksymalnego do położenia równowagi. Wtedy jest troszkę inaczej. To rozważcie to sobie sami, albo poobserwujcie, znajdźcie jakąś sprężynę i pobawcie się.
Tylko ostrożnie. No i trzecia sytuacja, ciało wznosi się. Samo się wznosi, czyli ktoś podrzucił i wznosi się. No i co wtedy? Jeżeli ciało się wznosi, to wysokość rośnie, czyli energia potencjalna grawitacji rośnie. Kosztem czego? Znowu, kosztem energii kinetycznej, no bo ciało, jeżeli się samoczynnie wznosi, to automatycznie zwalnia. Czyli energia kinetyczna zamienia się energię potencjalną grawitacji. Na tym kończymy tę odsłonę, ale jeszcze sobie powiemy o różnych formach energii w kolejnej odsłonie, a później będą przykłady zadaniowe. Zostańcie ze mną.